Cześć i siema, z tej strony Sword, gram dalej w The Last of Us, część druga. Wraz z Jessim musimy zdobyć łódź, aby dostać się do akwarium i być może w końcu do Abby. Do Abby i Tomiego. Miejmy nadzieję, że ją znalazł. Wow, wow. Okej. Ja pierniczę, żołnierze. Wasza czwórka, ruszcie wiaduktem do przystani. Reszta niech czeka tutaj na rozkazy. No kurwa? Mamy tu czekać, kiedy on strzela do naszych? Mamy rozkazy. Wystarczy im, żeby załatwić. Tam wyżej. Mają snajpera, czyli Tommy. Nie inaczej, to musi być Tommy. Czyli jest gdzieś blisko. No dawaj, Jesse. Wspiąłeś. No to dawaj, Eli, nasza kolej. Ja pierniczę, mam jeden nabój tutaj, coś muszę zmienić. Tutaj widzę, że są żołnierze WLF, nie będzie łatwo. To musimy zdobyć. Eli. Tędy dotrzemy na przystań. Nie. Weźmiemy ich łódź. Słyszałaś ich? Mówili o Tomim. Nie wiemy tego. A o kim mogli mówić? Jeżeli o nim, to już dawno go tam nie będzie. Przecież będzie tropił Abby, więc... A co jeśli mu coś grozi? Poradzi sobie. Chryste, panie. Pomożemy Tomiemu, idąc za Abby. Nie będę znowu ratować ci dupy. Oby ci się udało. No i tutaj się rozeszli. Mi się włączyć silnik. Gdzie mam płynąć? Przytunuj z drugiej strony. Dobra. Fucking shit. No to nieźle. Gość odpłynął. Przyjąłem. Myślisz, że to wpłynie na atak? Nie wiem. Nie podoba mi się to wszystko tutaj. Nie przepłynę, nie ma jaj. Kurde. Trzeba ich jakoś pozałatwiać. Jednych i drugich, żeby mieć spokój. Shit. Nie wierzę po prostu, jak mnie zobaczyli. Dobra. Oh shit. Ulepszmy to. Nie mogę. Shit. Idziemy! Przyjąłem! Fucking mordę. Nie odpuszczaj! Uciekam! Teczka. Tam jest sporo amunicji. Wezmę to.
Kurde. To sobie zamienię. Dobra, paru załatwiliśmy. Przeszukajmy centrum. Znaleźć ją, szybko! Kurwa. Ten już dead. Mamy jeszcze wybuchowe strzały, jakby ich znaleźć wszystkich, kurde, w jednym miejscu. Jest tu ktoś jeszcze? Kurde, cisza. Czułem, że tu się będzie, kurde, działo. Ach, nie możemy więcej strzał zrobić, szkoda. Jak już się tutaj wczułem w łuk. To gdzieś tu jest. Nie dajcie jej uciec! Dobra. Mamy jeszcze wybuchowe zabawki. Jak ona zwiała? Wieszamo. Nie jest źle. Nie jest źle. Powalczymy sobie trochę. Ajajaj, dobra, tu mam jeszcze dwie zwykłe strzały. O, shit, kolejny. Kolejny załatwiony. Shit, oni się wszędzie kręcą. Straciliśmy kolejnego! Musimy ją załatwić! Fucking shit, ile ich tu kurde jest. Ja pierdzielę. Jezu. Stwórzmy tłumik. Próbuję nas zmylić. Zachowajcie czujność. Kurwa, tłumik do jasnej cholery. Do jasnej cholery z tłumikiem. Ale gościa rozerwało od tej strzały wybuchowej. Okej. No nie wiem, czy okej. Jeszcze ich gdzieś słychać tutaj wszędzie. Tam jest gościu. Weźmy snajperę. Fuck. Pokaż się, łazęgo. Ale szmenda. Wyłącz tą latarę. Tam jest ich więcej. Teraz zrobimy może mek z tymi strzałami wybuchowymi. O tam! Kurwa! Mordę! Uwaga! O
Dobra. Co teraz? Co z tą snajperą tam? Dobra, pozbieramy może amunicję tutaj po nich, o. Kurwa! Weź się w garść. Tam jest dwójka. Gdzieś tu musi być. Mamy jeszcze wybuchowe strzały. Chyba ją widziałem. Śmieć. Dobra, powoli wszystkich wykańczamy tutaj. Dobra. Łódź. Chyba wszystko. Okej, okay, przeszukanie raz, dwa. Tam widziałem strzała od łuku, okej, okay, ale jeszcze weźmy sobie, tutaj mamy maksa. Czy na pewno mamy maksa? Przeładujmy to. Nie da się już, okej. Okay. Dobra, weźmy jednak tę broń. Tam widziałem jakąś strzałę. Okej. Okay. Bajeczka, bajeczka teraz. Okidoki. Już nawet nic nie będę szperał. Gdzie ta łódź do jasnej cholery? Chyba wszystkich pozałatwialiśmy. Bo każdy gdzieś tu przylazł potem. Amunicja jak najbardziej. Czy co jeszcze może sobie... Kurde, czy się uleczyć? Twórz apteczkę. Dobra, raz się uleczymy. Zobaczymy, może da się jeszcze jedną wytworzyć, spoko. Okej. Okay. To przeładujmy sobie. I okej, okay, idziemy. Gdzie ta cholerna łódź? Tutaj. Czy tam był ktoś jeszcze? Ta nie pilnowała z tą snajperą, ale ona chyba ruszyła dupę też. Dobra, wskakujemy. Ach! To jeszcze była amunicja. Odpalajmy to. Dobrze. Gdzie mamy płynąć? To jest ciekawostka. Oki, chyba wszystko jasne. Ciężko się prowadzi, ale na takim wzburzonej tutaj rzece. O, tego jeszcze tutaj nie było. Ale fajna misja, kurczę. Dobra. Skakujemy stąd. Skorzystaj z trybu nasłuchiwania, by zlokalizować łódź. Dobra, ale czy ta łódź nam jest teraz potrzebna? Może gdzieś tam dalej trzeba będzie jeszcze popłynąć? Ha, na to wygląda, że tutaj mamy tylko fanty. Okej. Okay. No to gdzieś musimy kombinować. Dobra, już na szczęście nie trzeba tego w kółko odpalać. Ja pierniczę. Jaka wyprawa, nie wierzę. No dobra, płyniemy. Płyniemy, Eli. A co dalej? No właśnie, płyniemy, ale... Kurde, nie wiadomo gdzie. Chyba tutaj musimy wpłynąć. Mogę to pokonać. Ja pierniczę. Jakie lokacje, dajcie spokój. Ale hit. Czy co tu przy okazji mogę sobie, kurde, zwiedzać tereny?
No, jeżeli gdzieś będzie w ogóle można wejść. Ja pierdziule, dobra. Płyniemy, Eli. No, gdzieś tam przepłynie, ale... Ja pierdziele. Jakie miejscówy. Co teraz? Teraz trzeba podnieść chyba tą bramę. Teraz coś tu trzeba rozkminić. Tego tutaj nigdzie nie ruszę. Dobra, momentu, spokojnie, spokojnie. Coś tu na bank jest do rozkminienia. Tutaj, tu jest brama, dobra. Ale może coś jeszcze znajdziemy. Tutaj nie ma nic. Tutaj tego też nie odsunę. Tego też nie. Dobra, idziemy wyżej. Coś tu może być do znalezienia, skoro tutaj sobie wysiedliśmy. Tu jest jakiś wózek do przepchnięcia. Tu jesteś. No, ty może będzie bliżej tą łodzią. Abby, błagam, żebyś przestała. Sama tego chciałaś. Fucking shit, się narobiło, kurde. Się narobiło. O. Jakiś kod. Pet, jeśli to czytasz już po mnie, mam nadzieję, że zginąłem w blasku chwały, a nie zajebany przez jakąś bliznę. Mam też nadzieję, że pamiętasz, gdzie schowaliśmy nasze rzeczy. Kod to 70-12-64. Nic wielkiego, ale chciałbym, żebyś to miała. Bądź zdrowa. Gdzieś tu jest safe. Gdzieś tu jest safe. 70-12-64. Coś tu mogłem odsunąć, o właśnie. O właśnie. Dobra. Starczy, teraz się można przeczołgać. Okay. Najpierw safe, potem brama. Co dalej? Dalej jak najwspanialej, szukamy safe'u, moja droga. Okej. Okay. Tu nie przejdę nigdzie. Tu mogę wskoczyć. Dobra, tam widzę jest brama, tu chyba jest safe. Tak. To się przyda, to mam max. Jest safe, 70-12-64, no chyba dobrze zapamiętałem. Nie będziemy sprawdzać, 70. Kurde, 12, jedziesz, jedziesz. I 64. Bingo. Dobra, spoko, super, wow. 17 tych, 12. Dwa naboje, suplementy, kurde. Złą, wszystko powpadało. Ajajaj, strzały. Widzę, że teraz, kurde, strzały by się przydały. Wybuchowe. Co możemy tutaj sobie zrobić? Już mamy wszystko. A tutaj szybszy ruch celując. Nie wiem, czy to mi, kurde, potrzebne. Zwiększa wytrzymałość wytwarzanych tłumików. Ciche zabójstwa są szybsze i trudniejsze do zauważenia. Dobra, jedziemy jeszcze w to drzewko, chociaż już może nie być wcale potrzebne. To też mogę, szybsze ruchy celując. Zwiększa wydajność tworzenia strzał. Dobra, pal licho. Pal licho, zabieraj co można. Wsio. Wsio. Otwieramy drzwi. Podnosimy bramę i płyniemy. No dajesz, dajesz. Jesse poszedł w jedną, my idziemy w drugą. No to Jesse raczej ma większą szansę na spotkanie Tomiego. My mamy szansę na spotkanie Abby. Do wyjazda.
Jazda, jazda. Wariantywne sterowanie jest dostępne w menu. Ja nie potrzebuję wariantywnego. Nie jest źle. I zaraz dopłyniemy i tak, i będziemy pewnie musieli łazić. O! Jakbym wykrakał. Jakbym wykrakał. A, jednak, jeszcze trochę popływamy. Już myślałem, że paliwa tutaj nie ma. Tędy nie za bardzo. Ja pierdliczę, normalnie prawdziwe zatopione miasto. Wcale hit. Wow! Bingo! Chyba się już nigdzie nie zatrzymuje. Ja pierniczę, jakie to wszystko jest tutaj poniszczone. Serafita. O, shit. Jeszcze tych brakowało, gnoi. Jeszcze tych gnoi brakowało. Się napierdzielają. Napierdzielają się z WLF, dobra. Może niech oni się napierdzielają, a może my nie musimy brać w tym udziału. Cholera wie. Fucking shit, chyba jednak. Czy my tam jesteśmy w stanie przepłynąć gdzieś? To może być ciężko, bo jesteśmy, kurde, skazani na to, żeby gdzieś tu po prostu wyskoczyć z tej łodzi. Dobra. Ajajajajaj, dobra, wyłaź stąd. Zmienia amunicję i tyle. Tak patrzę, tutaj nigdzie nie przepłyniemy. Nie ma szans na to. Czyli się tych gnoi musimy pozbyć. W trybie nasłuchiwania będę wiedział, gdzie jest moja łódź. Dokładnie. Ja pierniczę jeszcze z tymi gnojami się tutaj mierzyć. Może tu jest tylko jeden? Nie, jest ich więcej. O, shit. Teraz by się przydały wybuchowe strzały. No ale niestety, możesz pomarzyć sobie. Fuck. No i dobra, jedna z bańki. Jedna z banieczki. Ojojo, jak ją wykręciło. Bidule. Dużo ich nie ma tutaj. Fucking shit, fucking shit, fucking shit. Jest ich więcej, trzech chyba, widzę. Thank you.
Zagwiszcie, kurde, pajace. O, shit. O, morda. A ten został ostatni tu. Wiem, że tam jesteś! Według mnie po zabawie. Z pajacami. Dobra. Pozbieramy po was, co zostawiliście. Głupki. No niewiele tutaj po was zostało, widzę. Dobra, strzała jest, fajnie. Strzały wybuchowe, to by mi się tutaj, kurde, przydało. Zdecydowanie tak. Koktajle, kolejne strzały. Fajnie, pozbieramy chociaż sobie. Zobaczymy, co tutaj możemy zrobić, jak my możemy potem dalej przepłynąć, czemu oni tutaj byli. Jules, znowu Jules. Jules, mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz. Byliśmy zziębnięci, przemoczeni i głodni, gdy dotarliśmy do ich obozowiska. Pewna serafitka otoczyła nas opieką, nakarmiła ciepłą strawą, ogrzała kocami. Promieniowała miłością, traktowała nas jak braci. Miała na imię Karen. Mieliśmy następnego ranka popłynąć jej łodzią do Heaven. Wtedy posypały się kule. Pojedynczy nabój rozerwał głowę Karen. Cały byłem w jej krwi, rozpierzchliśmy się. Zachary oberwał, to byli nasi. Dwójka wilków, minęli mnie, chyba myśleć, że jestem więźniem. Zachary jest silny, wyliże się. Pochowaliśmy Karen i pomodliliśmy się za nią. Zachary nadał mi nowe imię Emmet, podobno to znaczy prawda. Ogoliłem głowę i pociąłem twarz. Ciekawe, czy byś mnie teraz poznał, Jules. Emmet. No tak. Serafici przez wilków zwani bliznami. Tam jest zejście. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze... O Jezus, jakbyśmy to ominęli. Matko Święta, zamieniajmy pewnie. Wolę maczetę. To też zabieram, to też zabieram. Proszę, nawet mają wybuchowe strzały. No, to fajna miejscóweczka. Warto było tu wpłynąć, żeby się pobawić. Znowu ty. Co za kobieta? To jest ciekawe. Czy będziemy mieli okazję ją spotkać? Czy to będzie po prostu przeznaczone na kolejne części? Jeszcze nie wiemy. Się szybko możemy nawet nie dowiedzieć. Chyba tutaj będziemy mogli jakoś wpłynąć, widzę. Dobra, to zabrane. Coś tutaj mi migło, nic mi nie migło. Spróbujemy jeszcze tutaj górą. Okej. Co jeszcze tutaj chowacie? No jest parę rzeczy. Nie powiem, parę przydatnych rzeczy tutaj mieliście. Tam jeszcze są jakieś szafki. To nie zamieniamy, już nie w tej chwili. A, tam się nigdzie już chyba nie dostaniemy. Dobra, ale wiemy już, jak można tutaj sobie przepłynąć. Pewnie można było pognać na złamanie karku. Ale po co? Jak można też było fajne rzeczy tutaj pozbierać. Ładnie się zaczailiśmy na nich. Sam się będę chwalił, a coraz bardziej tutaj jestem z siebie zadowolony. Ile godzin przy tej grze, no to się też nie ma co dziwić. Płyniemy dalej przez zatopione miasto. Mam nadzieję, że koniec niespodzianek, że gdzieś w końcu dopłyniemy do jakiegoś konkretnego miejsca. O Jezu. To nie wygląda mi na konkretne miejsce. Gdzie myśmy tu wpłynęli? Ja pierniczę, jakie zakamarki. Jezus Maria. Daj, Shelly. To nie może być jakiegoś, kurde, jednej prostej trasy. No tak. Jeszcze galeria, którą... Oho, coś ona tu zobaczyła.
Brama. Kolejna brama. To patrzmy, patrzmy, co tutaj mamy. Nie wiem, czy tu są zarażeni, czy nie. Na razie nic nie słyszę. Przez te burze i deszcz. Jakieś drzwi. Coś tu poukrywane. Wow, suplementy, nie suplementy. Pięknie. Tu akurat pięknie. Chyba wsio. Pozwiedzam to raz, dwa. Już mówię, pierniczek, tam karty kolekcjonerskie. Ale jakby się trafiła właśnie jakaś amunicja, suplemenciki, złom, to wszystko jak najbardziej jestem na tak. Tutaj nic nie ma. Dobra, wejdźmy na górę. Ale wygląda na to, że tutaj jest spokojniej. Warsztatu tu chyba nie doświadczymy. Co? Co w mordę? Było sobie fajne miejsce. No właśnie, w mordę. Jeszcze tutaj, proszę bardzo. Może jednak znajdziemy jakiś warsztat? Jesus, mamy tego złomu trochę. Tak jest, 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 jest. W terenie zdobyto trofeum. A, to mówiła o w mordę. Tu maczetę, też mam maczetę. Trzy naboje do rewolweru, nie pogardzę. Od razu sobie to przeładuję. Zaraz skorzystamy z warsztatu. O kurde, tu rzeczywiście się działo. Teraz już wszystko jasne, czemu było o w mordę. Jeszcze złom. Jest brama. Pytanie, co dalej z tą bramą. Dobra, jeszcze nie koniec tutaj zwiedzania. Wózek. Wózek, który można popchnąć. Dobra, na razie ten wózek zostawmy w spokoju. Do czegoś nam będzie potrzebny. Czy my mamy na full życia? Nie mamy na full życia, więc warto to sobie rozwalić i się poczęstować jednym i drugim. O, i teraz już mamy życia na full. Się zastanawiam, co z tym wózkiem. Zamknięte. Kurczę, no tam... Jak tam się dostać? Coś będę musiał wymyślić z tym wózkiem. Dobra, teraz warsztat. Jeszcze tutaj mignęło, butelka niepotrzebna. Dawaj do warsztatu. Zobacz, co możemy zrobić. Rewolwer, obrażenia. Kurde, jeszcze mi nie mogę? Ile tego złomu potrzeba? 70. Fucking shit. Dwa złomki raptem mi brakuje, ale pechozol. Dobra, bierzmy ten wózek. Może te drzwi rozwalimy tym wózkiem do jasnej kurde cholery. Jakoś tam się przecież musimy przedostać. No bo po coż to innego jest tu? O shit. O w mordę. Nie wierzę. Ja pierniczę. Miny? Masz bombę. Ajajaj, nie mogę tak se pozwalać, nie mogę tak se pozwalać.
Ale mnie zaskoczył, kurde, totalnie. Ale kościa poobrzucałem, kurwa, wszystkim, czym miałem. Ale się udało, pięknie. Zaskoczenie, powiem, totalne. Ja pierniczę, ta gra naprawdę wymiata. Kurs na diabelski młyn. Zaraz. Pozbierajmy, co tu jest. Dużo tak chyba amunicji nie straciłem. To podniosę na końcu. Ja pierdzielę, purchlak. On jest twardszy od człapaczy. To zdecydowanie. No właśnie tak kojarzyłem. Z pierwszej części te purchlaki już się dawały. Już się dawały w kość. Co tutaj? Coś tam mogę wziąć, czy nie wziąć? Teraz to tam już chyba nic nie zabiorę. Coś niby pokazuje, ale... No trudno. Z purchlaka też nic nie wypadło. Kurde, nic tu nawet nie ma do zebrania, amunicji, niczego. Człowiek tyle tu natracił rzeczy, o. Tego to ja nie chcę, ale coś mogę wytworzyć. No teraz jak najbardziej. Widy też. Dobra. Wybuchowe strzały, niekoniecznie, ale bomby, tak. Ej, no co jest? Bez sensu. Chciałbym jedną zrobić, a nie dwie. No właśnie, to też takie. Ej. Na co ja tutaj chciałem? To i to, szybsze zabijanie z ukrycia. Dobra, coś tam było do podniesienia, ty purchlaku zasrany. Jeszcze apteczka, okej. To akurat spoko. Jeszcze amunicja, jednak coś tutaj jeszcze było. Jeszcze coś tutaj było. Już chyba tyle. A, właśnie, bo potworzyłem co nieco. Od razu można pozbierać. Czekajcie, bo tam coś widziałem chyba do apteczki, ale mam full zdrowia. Dobra, koniec kombinacji alpejskich. Jedziesz. Ma krzepę, dziewucha. Masz, kurde, krzepę. To ci trzeba przyznać. O, proszę. Kazak Bright. Już to jest Kazak Bright. Miejsce pochodzenia Tytan. Młody Kazak Bright został sierocony w trakcie wojny domowej na Tytanie. Przysiągł zemścić się na Future Alliance, który jego zdaniem rozpoczął ten konflikt. Lata później Kazak zaczął pracować dla Spark Century 22 i stał się, przepraszam, uznanym inżynierem komunikacji. Opracował technologię przekazywania sygnałów kwantowych, która umożliwiła natychmiastowe przesyłanie danych na ogromne odległości. Choć Spark zyskał dzięki niej przewagę, organizacja mimo wszystko doznawała w walce z Future Alliance wielu porażek. Wzmocniwszy swój komunikator kwantowy tak, aby mógł sięgnąć poza nasz układ gwiezdny, Kazak stara się teraz porozumieć z kimś lub czymś zdolnym pomóc mu w dokonaniu zemsty. To tak jak Jeli też chce dokonać zemsty. Tam jest wyjście. Tam jest wyjście, a tu nic więcej, kurde, na tych półkach nie widzę. Nie wiem, czy jeszcze tego warsztatu nie odwiedzić raz. Kurde, mało tutaj. Mało tu fajnych rzeczy. Nie dość, że purchlak, to jeszcze przy nim był ten... Były biegacze dwa. No ale daliśmy radę. Daliśmy, kurde, radę. No właśnie, tutaj nie byliśmy. Czy co, wygląda na to, że to koniec naszej przeprawy łodzią. Tak czy nie? Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Tam się teraz w ogóle przedostaniemy z powrotem. Gówno się nie przedostaniemy.
Tam jest jeszcze jakieś zejście. Je, pierniczę, już się lekko pogubiłem tutaj, w tej miejscówce. Dobra, wyskakuj. Stąd przyszliśmy. Możemy iść tam. Jeszcze możemy sobie tutaj zajrzeć. Tylko po co? Można zejść na dół. Tam, gdzie nasza łódka. Jeszcze poszperam, jeszcze popatrzę. No właśnie. Znowu Jules. Nie mogę oddychać, to takie przerażające. Wpadliśmy do porzuconego budynku, żeby na ostatnią chwilę poszukać zapasów, kiedy napadł nas ogromny demon. Bestia już miała mnie zaatakować, gdy doskoczył do niej Zachary, uderzając ją toporkiem. Demon złapał go za twarz i rozerwał jego głowę na dwie części. Wiedziałem, że już po nim uciekłem. Nic innego nie mogłem zrobić. Zostałem sam i muszę doprowadzić tę podróż do końca. Udam się na wyspę i dołączę do swoich nowych braci i sióstr. Odnajdę rodziców Zacharego i uczczę jego pamięć. Jules, podejrzewam, że nasze drogi już się nie skrzyżują. Będę się modlił za twoją duszę. Żegnaj, przyjacielu. Emmet. No niestety, kolejna smutna historia. No właśnie. No właśnie, tego mi brakowało. Dobra, idziemy dalej. Tam mieliśmy to przejście. Jeszcze sobie poszperamy tutaj w takim układzie. W takim razie. Ha, ha, ha. No i teraz chyba nam tu się wszystko wyjaśni. Dobra, czyli będziemy mogli odwiedzić warsztat. A warsztat był tutaj, a mi brakowało jeszcze. Kurde, tutaj chyba dobrze idę. A gdzie był ten warsztat, do cholery? U góry, baranie. A brakowało mi tam właśnie dwóch. Jest. Ulepszmy to, co chciałem, czyli obrażenie od rewolweru. Kolejna pukawka na... Nie, na full nie, ale... Poszło wszystko do zera. Dobra, czas wsiadać do łodzi. Nie ma co tutaj już kombinować. Teraz sobie podniesiemy to i ruszamy dalej. Okej. No dajesz, malutko. Ruszamy, ja pierniczę. Go. No, bingo, ja pierniczę. No, zbliżamy się rzeczywiście do tego wielkiego koła. Ja pierdzielę. Normalnie może. Jesus Christ. Ale jesteśmy, ja pierniczę, no jesteśmy prawie na miejscu. Żeby to powoli był kres twojej podróży, Eli. Ja pierniczę, zobaczcie, jakie fale. O, masakra. No, to nawet jeżeli Jesse odnajdzie Tomiego, to nie wiem, co dalej, jak oni to przepłyną. Oho, teraz już kupa.
pierdziele, no. Masakra. Chyba gdzieś tutaj. Shit. Jesteśmy bardzo blisko i to sobie zostawiamy na kolejny odcinek, moi drodzy. Tutaj się żegnamy. Do zobaczenia. Cześć.